Wszyscy mnie dzisiaj wkurzą. Co podać? Co to ich miałam zrobić? Tak? Nie, zdecydowanie nie. Chcesz oberwać nieznajomy? My tu walczymy na pieniądze. Kopię ci tyłek i jeszcze na tym zarobię. Zobaczymy. Wygrałeś, przybłędo. Bierz kasę i daj mi spokój. Coś mi się we łbie popieprzyło. Nie mogę trafić kuflem do mordy, chyba przejdę na emeryturę. Żadnego wyzwania. Chcesz oberwać nieznajomy? My tu walczymy na pieniądze. Kopię ci tyłek i jeszcze na tym zarobię. Zobaczymy. Rozwalę ci mordy! Wygrałeś, przybłędo. Bierz kasę i daj mi spokój. Dajcie mi się w końcu wyspać. Witaj, białowłosy. Chcesz walczyć? Masz pieniądze? Może stwierdzili u niego dyslektyzm. Zapowiada się ciekawa walka. Gotowy? Gotowy. Co to zrobić? Idzie. Że niezły jesteś. Oberwać od białowłosego to żaden dyshonor. Komu by tu przypieprzyć? Wiem, że taki oczytany panicz to na pewno pozna. Oczytany? Przecież ten debil ledwie czyta. Może stwierdzili u niego... oszczędzać. Gdzie? O co chodzi? Trzeba wam czego? Potrafisz wykonać odgromnik? Co takiego? Długi metalowy pręt. Trzeba było tak od razu, ale pomyliłeś adresy. Ja jestem miecznikiem, a na dodatek poświęcam cały mój czas pracy dla zakonu. A jeśli wraz z zamówieniem złożę na twoje ręce datek na działalność zakonu? Powiedzmy 70 orenów? Niech będzie. Wróć później. Nie mogę się za to zabrać teraz.
Czy odmawiałeś już dziś modlitwy? Panie? Mogę rzucić okiem na wasze wyroby? Proszę o wybaczenie, panie, ale sprzedaż tylko dla wiernych i przyjaciół zakonu, a o was nie słyszałem. Bywaj. Wczorajszy patrol nocny natknął się na żywe trupy. Życie za zakon, bo zakon to życie. Jest w nas siła, która uzdrowi ten świat. Wieczny ogień oświetla moją drogę. Wieczny ogień wypełni me serce. Siegfried opowiadał nam o tobie. Cmentarz miejski. Masa roboty dla Wiedźmina. Życie za zakon, bo zakon to życie. Siegfried opowiadał nam o tobie. To będzie lepsze. Przepraszam, zamyśliłem się. Porozmawiajmy o salamandrze. Wygląda na to, że masz jakiś związek z salamandrą. Chyba żartujesz, ja? Dlaczego? To właśnie chciałbym wiedzieć. O co konkretnie chodzi? Pewne fakty wskazują na twój związek z salamandrą. Jakie fakty? Ranny z salamandry wypowiedział twoje nazwisko. Ten człowiek? No tak, to możliwe, przecież wynająłem go. Do czego był ci potrzebny? Do pomocy w moich eksperymentach. Nie wiedziałem, że należy do jakiejś tajnej organizacji. Jasne. Ten łachmyta destylował piątą esencję, czy odkurzał kamień filozoficzny? Chronił mnie przed salamandrą i wykonywał inne ryzykowne zlecenia. Ryzykował dla mnie życie i twój sarkazm tego nie zmieni. Zejdź mi z oczu, bezduszny mutancie! Wierzę ci. To podejrzane, że ludzie, których wynająłeś, są ścigani przez salamandrę. Nie wiem, kto ścigał Berengara. Nie mam z tym nic wspólnego. Nie próbowałeś przypadkiem wciągnąć go w pułapkę?
oddać go w łapy Azara Javeda? Nie bądź głupcem. Gdybym pracował dla Salamandry, nigdy nie pozwoliłbym na połączenie mnie z Berengarem. Obrażasz mój intelekt tymi idiotycznymi insynuacjami. Odejdź! Wierzę ci. Te poszlaki to za mało bym zdecydował. Zostawmy na razie ten temat. Właśnie, nie traćmy czasu. Jak znajdziesz tego przestępcę, z chęcią ci pomogę. Teraz wróćmy do pracy. Obraziłeś mnie, Wiedźminie. Obraziłeś mnie, Wiedźminie. Powitać zacnego pana. Jesteś pomocnikiem kowala? Ano jestem, sklep prowadzę i o porządek dbam, czego wam trzeba. Pokaż mi wasze wyroby. Pan Ciwaj mówił, żeście równe chłopisko. To nie widzę przeszkód, co by interesi gubić. Oto towar. Noc jest. Przyjdź do mnie rano. Dzięki ci, Geralt. Uratowałeś mi skórę. Nakryli mnie. Wiedzieli, że jestem na ich tropie. Kto? Co się stało? Salamandra. Byłem o krok od poznania tajemnicy. Mówię ci, Biały Wilku, jeden nieduży krok. Spokojnie, Raymondzie. Jesteś już bezpieczny. Nie. Jestem śledzony w dzień i w nocy. Muszę zmylić Salamandrę. Co zatem robimy? Ja zajmę się zmyleniem tropów. Ty przepytaj nowych podejrzanych. Kogo? Masz. Weź te notatki. Zapisałem w nich wszystkie najważniejsze tropy i podejrzanych. A ty? Co zamierzasz? Depczą mi po piętach. Muszę zniknąć. Odciągnę ich uwagę. Musisz sobie poradzić z tym śledztwem. Znajdę cię, Biały Wilku.
Witaj, nie uwierzysz, co się stało. Co takiego? Nie tak prędko. Pamiętaj, że pracuję za pieniądze. Mam koszty. Ile jestem ci dłużny? 200 orenów. Koszty śledztwa wzrosły dwukrotnie. Nie jestem prorokiem Lebiodą, żeby żyć o korzonkach i wodzie źródlanej. Podobnie moi informatorzy. Gwarantuję ci, że to tylko niezbędne wydatki. Za 200 orenów można kupić bardzo dużo korzonków. Takie też są koszty profesjonalnego śledztwa. Nie jestem przekonany. Tak? Tak, to elementarne. Tak? Bywaj. O co chodzi? Mówi, że ma nowe informacje. I żebyś przyszedł do jego domu jak najszybciej. Dziękuję za wiadomość. Nogi mnie bolą. No, patrzcie, patrzcie. Ludź do nieludzia przyszedł. Zgaduję, że czegoś potrzebujesz. Nie do końca ludź. Zgaduję, że możesz mieć coś, czego potrzebuję. Malcolm Stein, kowal. Po prawdzie to lepszego zaopatrzenia nie znajdziesz w tej dziurze zwanej wyzimą. Można coś u ciebie kupić? Zoltan mówił o tobie wiele dobrego, więc możemy upić interes. Jeśli chcesz coś kupić, pogadaj z moim uczniem. Ja zajmuję się przekuwaniem broni i zamówieniami specjalnymi. Pieprzyć koło egzystencję. Jeśli masz zamiar zostać tu do nocy, to lepiej uważaj. Ostatnio jacyś fanatycy robią sobie polowania na nieludzi. Pieprzeni rasiści. Też się chcesz ponaśmiewać? Czy może poklepać po tyłku? Stanowczo powinienem to zrobić. Pluć mi na ludzi i ich zasady. Co ty miałam zrobić? Świetny plan. Tak? Koszty śledztwa wzrosły dwukrotnie. Nie jestem prorokiem Lebiodą, żeby żyć o korzonkach i wodzie źródlanej. Podobnie moi informatorzy. Gwarantuję ci, że to tylko niezbędne wydatki. Mam dla ciebie 200 orenów. Świetnie. Dowiedziałem się, że po ataku na szpital więźnia przeniesiono gdzie indziej. To niedobrze. Owszem, tym bardziej, że nic już z niego nie wydusimy. Dziś w nocy odszedł z tego świata. Jak to się stało?
Cóż, nie był w najlepszej formie, więc nikogo to pewnie nie zdziwiło. Ja jednak mam przeczucie, że ktoś mu pomógł przenieść się na drugą stronę. Dokładnie. Znacie się z Shani, prawda? Poproszę o przeprowadzenie sekcji zwłok. To powinno wyjaśnić przyczynę śmierci. No tak. Mnie też śledzisz. Taka praca. Bywaj. Prosta dedukcja. Nie ludzie to złodzieje i bandyci. Powinno się ich wszystkich wyrzucić z miasta! Wiesz, że podobno w dzielnicy nie ludzie są jakieś pogromy? Jak mawiał marszałek Graupen. Widziałam, oj, działo się. Ponoć Jakub de Alde. Ech, nie. Póki zaraza szaleje, puty kwarantanna będzie. Tak gadali na... O co chodzi? Trzeba wam czego? Mięso, chleb, świeże mleko! Biżuteria, prezenty, wszystko czego szukasz! A, witaj złociutki! Zapraszam na górę! Diabła z tym wszystkim, ja chcę do mojego powis! Nie jestem w humorze, przyjdź później. Moje plecy. Nie jestem w humorze, przyjdź później.